że jak... Disneyland jest generalnie bardzo zbudowany pod dzieci, pod takie małe dzieci. Jeżeli wy jako dorośli byście chcieli się tam przejechać, to spoko, są trzy fajne kolejki, którymi się możecie przejechać. I jest generalnie, jeżeli jaracie się faktycznie bajkami Disneya, to wiecie, możecie sobie zobaczyć takie ogromne statuły, postaci Disneya, wzorowane miejsca, na przykład z Piratów z Karaibów. Są różne fajne takie miejsca do zobaczenia i przejścia się tam i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o takie stricte jakieś, wiecie, fajne kolejki, takie emocjonujące atrakcje, to tam no dwie takie są fajne dwa takie fajne roller coastery. I poza tym nie ma tam za bardzo takiego nic.